W Radlinie zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami. Wśród podejmowanych tematów odnawialne źródła energii, rozbudowa sieci gazowej w mieście, gospodarka odpadami komunalnymi oraz inwestycje miejskie i finanse Radlina. Tematy, które mieszkańców bezpośrednio dotykają, mogą być bardzo szybko wyjaśnione przede wszystkim, bo nie zawsze to jest tak, jakbyśmy sobie nawet i my w urzędach życzyli. Jesteśmy jednak uzależnieni od wielu innych gestorów, od innych warunków, więc jest taka możliwość wyjaśnienia bezpośredniego. Spotkania odbyły się w każdej z czterech umownych dzielnic Radlina. Znakomici fotografowie, zdjęcia zapierające dech w piersiach i ogrom wiedzy do przekazania. W Radlinie miał miejsce Balance Photo Festival, czyli festiwal, na którym pojawiają się znane nazwiska świata fotografii. W tym roku festiwal obchodził swój mały jubileusz. Jest to piąty już z rzędu festiwal. Bardzo się cieszymy, że możemy je organizować, bo dla nas jest to ogromna frajda prezentować tak wspaniałych pracę, wspaniałych twórców. Dbamy o to, żeby mimo wszystko była różnorodność, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Na wystawie można było obejrzeć akty, prace przedstawiające ujmujący Śląsk, portrety czy fotografię sportową. Na dobre zdjęcia składa się dobry zawodnik, warunki, przede wszystkim dobre miejsce, tak? Które musimy znaleźć, wybrać, no i wykorzystanie przez fotografa. To jest wystawa, która się nazywa Gravity, świeżutko praktycznie przyleciała tutaj z Krakowa. W Krakowie była prawie miesiąc czasu, za chwilę wyląduje w Łodzi i prawdopodobnie znowu w Krakowie lub w Warszawie. Także przejazdem zahaczyliśmy o Radlin. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Fotobalance. Ekologią najlepiej żyć za pan brat. Przekonywali o tym prelegenci i organizatorzy pierwszego forum ekologicznego w Radlinie. To inicjatywa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Forum Firm. Zaprosiliśmy kilku prelegentów, ale zaplanowaliśmy również i panel dyskusyjny. Staraliśmy się, żeby te tematy poruszyć trochę szerzej. Podczas forum rozmawiano przede wszystkim o walce z niską emisją. Ten smog to jest moim zdaniem podstawa. Wśród pozostałych tematów forum znalazły się oddziaływanie zakładów na środowisko, rozmawiano także o roli pszczół w budownictwie pasywnym oraz możliwościach finansowania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych. Te działania są wielopłaszczyznowe, więc możemy mówić tutaj o takich działaniach, nazwijmy je twardych, czyli wsparcie finansowe dla wymian konkretnych rodzajów instalacji czy montażu instalacji. Słowo ekologia w Radlinie odmieniane jest dość często od dawna. To miasto, w którym powstała pierwsza w regionie tężnia solankowa. Tutaj też pojawiły się hotele dla owadów, zaczęto organizować jarmarki pszczele i ekologiczne bazary. Strzelanina w centrum Radlina i szybkie działania służb. W Radlinie miały miejsce pierwsze nocne taktyczne manewry ratownicze. Trwały 24 godziny. Jest to doskonała inicjatywa. Wspaniała okoliczność, żeby doskonalić swoje umiejętności. Te manewry są stworzone po to, żeby właśnie wychwycić jakieś błędy i dalej się uczyć, poprawiać te błędy. Jest to przedsięwzięcie promujące pomoc przedmedyczną wśród młodzieży, wśród dorosłych, a także doskonalenie swoich umiejętności. Manewry obejmowały test z wiedzy teoretycznej, indywidualny test praktyczny, a później pracę w zespołach na konkretnych stanowiskach. Porażenie prądem, złamania, ucięta ręka, wypadek. Dość ciężkie tematy, z którymi sobie moja świetna ekipa poradziła bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy. I jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy, bo osiągnęliśmy bardzo dużo. W nocy przyczyny są trudniejsze ze względu na brak światła. Nie widać dokładnie, co się dzieje. Manewry zostały zorganizowane m.in. dzięki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej Biertultowy. Radlin rozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji miasta. Wyznaczenie podczas konsultacji stref zdegradowanych i miejsc objętych rewitalizacją pomoże miastu ubiegać się o środki zewnętrzne właśnie na cele związane z rewitalizacją. Harmonogram znajduje się na miejskiej stronie internetowej.